stoisku firmy Francomet, mieszczącą się w Łodzi, ulica Piotrkowska 134. Czym firma się zajmuje? Proszę Państwa, firma się zajmuje od niedawna medycyną niekonwencjonalną w połączeniu z medycyną kliniczną. Przyjmują u nas specjaliści kliniczyści, pulmonolodzy, onkolodzy, kardiolodzy. Prócz tego no, są to ludzie świadomi i powstało też taki odłam, gdzie badamy nietolerancję pokarmową, która jest w tej chwili bardzo często mylona z alergią pokarmową, a nie jest to to samo. Alergia pokarmowa występuje natychmiast, jest widoczna, natomiast nietolerancja pokarmowa potrafi do 72 godzin pokazać swoje objawy. Robimy, proszę Państwa, tak zwaną badanie kropli krwi. Jest to bardzo łatwe i stosunkowo niedrogi sposób zbadania, czy mamy czy jesteśmy gospodarzami dla grzybów, pasożytów, czy mamy kryształki kwasu moczowego, które powodują ból stawów. Jeżeli mamy zawroty głowy, też może być to spowodowane grzybami. I prócz tego, że robimy te badania, proszę Państwa, robimy również, układamy diety do tego. Mamy specjalistę, panią magister inżynier Alinę Sidewicz, która układa diety. Prócz tego wspomagamy się wszelkiego rodzaju ziołami, suplementacją, chirudoterapią, gdzie coraz więcej właśnie lekarzy, klinicystów wraca do tych metod naturalnych. Ta medycyna kliniczna w dzisiejszej dobie no, przytłumiła troszeczkę. A na przykładzie pijawki, która jest producentem chirudyny, bo człowiek się szczyci tym, że wymyślił chirudynę. Nie, nie wymyślił. On ściągnął to, proszę Państwa, od pijawki. Pijawka jest prekursorem chirudyny. Dopiero później człowiek na rozrzedzenie krwi wyprodukował chirudynę sztuczną. My na ziemi mamy wszystko, ale cieszę się bardzo, że coraz więcej osób jest świadomych tego i wraca do natury. Bo na przykład antybiotyki, no jest era, oczywiście antybiotyki pomagają. Nie można tego zaprzeczyć, że są sytuacje, że musi być antybiotyk podany, ale nie w nadmiarze, tak jak nasze społeczeństwo, jak cukierki prawie je. Antybiotyki, które wybijają bakterie, a na miejsce bakterii pojawiają się grzyby. Wspomniała Pani o takiej metodzie jak analiza krwi. Co to dokładnie jest i na czym to polega? Badanie kropli, mikroskopowe badanie kropli krwi. Jest to bardzo proste badanie. Ukujemy paluszek, pobierzemy kropelkę, tak jak jest w nazwie krwi. I widzimy cały obraz, jak wygląda nasza krew. Widzimy to, co normalne, tradycyjne badanie laboratoryjne nam nie pokaże. Tu możemy sobie na obrazie, to są zdjęcia, możemy na obrazie oglądać, jaka jest ta krew, czy są wolne rodniki. Proszę Państwa, badanie zwykłe laboratoryjne nie pokaże nam w tej cenie chociażby, czy są wolne rodniki, bo są wszelkiego rodzaju badania, ale są to tak ciężkie pieniądze, że no nie każdego stać. I wolne rodniki, proszę Państwa, stan zapalny, a stan zapalny przeradza się w nowotwory. Czyli dobrze jest zrobić takie badanie, żeby zapobiec pewnym rzeczom, bo można zrobić detoks, jeżeli znajdziemy właśnie te wolne rodniki, zrobić detoks i wspomóc organizm właśnie naturą. Czy są chętni na takie badania na tych targach? Tak, proszę Państwa, jest coraz więcej ludzi świadomych. Oczywiście mamy tutaj takiego, może zrobię sobie antyreklamę, ale jest tutaj taki świetny pan Jan Nowak, który od 13 lat to robi i jest prekursorem, wydaje mi się, w Polsce i coraz więcej właśnie, też dzięki niemu jest coraz więcej ludzi świadomych i przez to, że jest świadomych, to trafiają też do nas. Uważam, że takie targi, takie imprezy powinny być, częściej nawet robią, 2 razy do roku, nie wiem jak, wiem, że teraz w listopadzie, są 2 razy do roku powinny być, żeby tą świadomość ludzką pobudzić jeszcze bardziej, z tym, że więcej reklamy. Więcej reklamy, więcej reklamy. Poza takimi targami, gdzie można skorzystać z takich badań? Można skorzystać na Piotrkowskiej 134, gdzie serdecznie zapraszamy. Thank you.